stres, była radość, były łzy, był taniec, było szaleństwo, były nieprzespane noce, było wszystko, co miało prawo się zadziać. Jaka prywatnie jest Doda i Maria Sadowska? Jakie są dziewczyny? Wiesz co, no myślę, że my się naprawdę fajnie dogadywałyśmy na planie. To są bardzo silne charaktery, ale to jest ogromna zaleta, bo wiedziały, czego chcą. Chciały zrobić po prostu bardzo dobry film i mam nadzieję, że im się to udało. Mnie się podoba, ale to nie mnie to oceniać, to wy musicie iść do kina i po prostu go zobaczyć. Natomiast na pewno były bardzo zdecydowane i myślę, że to był ogromna zaleta, ogromny walor pracy, bo nawet jeżeli coś im się nie podobało, to ja wiedziałam, że one działają dla dobra filmu, czyli dla naszego dobra, więc tam nie czułam tam jakichś złych intencji. To mi się wydaje, że jest najważniejsze. A był stres? Był. Na planie? Był stres, była radość, były łzy, był taniec, było szaleństwo, były nieprzespane noce. Było wszystko, co miało prawo się zadziać przy tworzeniu takiego filmu. A jeżeli chodzi właśnie o Dodę i Marię Sadowską, no bo to są wielkie postacie tego filmu, mam wrażenie, że o nich jest teraz faktycznie bardzo głośno. Czy wy się znałyście wcześniej? Wiesz co, ja minęłam się kiedyś z Dodą na koncercie Artyści Przeciw Nienawiści. Ale tak bardziej, wiesz, z widzenia, nigdy nie rozmawiałyśmy dłużej niż kilka minut. Z Marią natomiast poznałam się, kiedy byłam jeszcze bardzo, bardzo malutka, ale ona mnie nie pamiętała, bo ja kiedyś należałam do zespołu Tęcza, który prowadzi jej rodzice. Więc poznałyśmy się na nowo tak naprawdę. Wchodziłyśmy w ten projekt wszystkie jakby z czystymi kartkami względem siebie.